przyszło do mnie wieczorem, w nocy. Miałem plan, w zasadzie, że miałem przygotowane kazanie o tym, że Bóg czy Kościół trwa przez pokolenia i z pokolenia w pokolenie. I Bóg jest niezmienny od pokoleń, jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. I taki był zamysł. Ale wczoraj wieczorem, przyznam się, w ramach odmóżdżenia, odcięcia myśli od pracy, miałem bardzo ciężki tydzień, wyjątkowo ciężki tydzień w pracy, pozwolę sobie obejrzeć pewien musical. I normalnie byłoby to 3 godziny wyrwane po prostu z życia. Ale dotknęły tam pewne cytaty. Generalnie zachęcam do obejrzenia tego, jeżeli macie czas. Alexander Hamilton jest tytuł i też jest głównym bohaterem tego musicalu. Kim był ten człowiek? Tak na krótce. Kazanie nie będzie o Hamiltonie, ale ten musical był o Hamiltonie. Jest to jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Jest twórcą Banku Centralnego i generalnie całego systemu finansowego w Stanach Zjednoczonych, który w zasadzie działa praktycznie niezmiennie, jest tak dobrze ułożony kilkaset lat temu, jest tak dobrze ułożony, że do teraz działa, praktycznie funkcjonuje bez zmian albo z delikatnymi zmianami. Ale dlaczego o nim jest ten musical? Dlatego, że z całej tej grupy założycieli dużo wiemy o Benjaminie Franklinie, o Jeffersonie, o Washingtonie też w ogóle. Nawet stolica nazywa się tak jak jeden z ojców założycieli. Ale o Hamiltonie, który był tak naprawdę bardzo istotną osobą w całym tym procesie, historia prawie milczy. I to było bardzo zaskakujące. A to, co mnie dotknęło, to on był adiutantem Washingtona, który był generałem i Washington nie dopuszczał go do tego, aby prowadził bitwy. Mimo, że był ubogim imigrantem z Karaibów, bez pieniędzy, bez niczego. Ludzie zrzucili się na Karaibach, na tej wyspie, w której dorastał, żeby mógł wyjechać do Nowego Jorku, żeby mógł wykorzystać umysł, jaki miał. I był naprawdę gościu niesamowicie inteligentny, niesamowicie mądry, sprytny, zaradny i wojskowo też to się przekładało. Był doskonałym strategiem. Ale Washington cały czas go powstrzymywał przed prowadzeniem bitwy. I kiedy w końcu, po iluś latach, sytuacja zmusiła do tego, żeby jednak objął prowadzenie, objął dowództwo nad bitwą, bardzo istotną, pod Yorktown. Franklin dawał, akurat w tym musicalu, dawał rady po prostu, wiadomo, swojemu podopiecznemu, swojemu przyjacielowi, swojemu synowi. I tam padły słowa, nie masz kontroli nad tym, kto żyje, kto umiera i kto twoją historię opowiada. I dalej w trakcie tego musicalu było takie rozterki wewnętrzne bohatera i tam padły słowa, czy zrobię dość dużo, zanim mój czas minie, czy moją historię opowiedzą. Dzisiaj chciałbym mówić o historii, twojej historii. Kto napisze twoją historię i czy w ogóle ją napiszą. Te słowa, które gdzieś tam usłyszałem, bardzo mocno zaczęły we mnie pracować i Bóg zaczął pewne rzeczy wyjaśniać. To, co takie 3 główne punkty mam do przekazania, które Duch Święty mi pokazał, na które zwrócił mi uwagę. Pierwsze, każdy z nas ma swoją historię. Każdy z nas ma swoją historię. I okoliczności mamy różne. I tak naprawdę każdy zaczyna z innego miejsca. Ale wiele rzeczy w naszym życiu dzieje się przez nasze decyzje. I na decyzje, które podejmujemy, już wpływ mamy. Więc sami piszemy swoją,
swoją historię. Na przykład Dawid. Król Dawid, ten król Dawid z Biblii. Namaszczony na króla w 1 Samuela 16 rozdziale. Został namaszczony, znamy historię. Prorok Samuel przyjeżdża do miasta, idzie do ojca Isaja, mówi: chcę namaścić twojego syna na króla. I Isaj miał 7 synów. Dawid był najmłodszy, więc po kolei pokazuje swoich synów, których bardziej uważał za godnych tego, by zostać królem. I na końcu Samuel mówi: czy nie masz jeszcze jednego syna? I w końcu Isaj mówi: no tak, jest jeszcze Dawid, ale on tam pasie owce. Samuel mówi: zawołaj go. I kiedy Dawid przyszedł, Samuel namaścił go na króla Izraela. Wiecie, on był wtedy naprawdę małym, młodym chłopcem. Czy coś się zmieniło w jego życiu? Nic. Było nad nim namaszczenie Boże, ale nic więcej. Dalej, pas owce. I wiecie, kiedy są owce, to są też przeciwności, trudności. Są niedźwiedzie, są lwy, które tymi owcami chcą się... chcą je zjeść, tak? No, chcą je zagarnąć dla siebie. I jaką decyzję podjął Dawid? Kiedy ja, szczerze mówiąc, gdybym widział lwa, prawdopodobnie bym się wycofał i uciekł. Dawid podjął inną decyzję. Podjął decyzję walki i zwycięstwa. W czasie ostatniego zjazdu na wschód, nie pamiętam, który to był kaznodzieja, ale powiedział, że lew i niedźwiedź musiały iść przed Goliatem. I tu przechodzimy do kolejnej historii, kiedy Goliat wychodzi na środek pola, lży. Myślę, że to, co jest napisane w Biblii, to jest mocno scenzurowane, jak się wypowiada o Izraelitach, o Bogu. I na to przychodzi ciągle jeszcze młodziutki chłopaczek. On nawet nie dorastał, nie był wymiarowy do tego, żeby zbroję nałożyć męską. Więc taka chudzina przychodzi i mówi: nie, wychodzę do ciebie ze słowem Pana. Kolejna decyzja, którą podejmuje, ale jest przygotowany już po części przez to, jak reagował na lwy, jak reagował na niedźwiedzie, które chciały pożreć jego owce. Pisze historię. Zdobywa sławę. Inni śpiewają o nim pieśni. Ale on pozostaje dalej sobą. On pozostaje pokorny. I nawet wtedy, kiedy król jest owładnięty złym demonem i chce go zabić, ucieka, on dalej pozostaje sobą. Owszem, podejmuje kilka niezrozumiałych decyzji, ale dalej pozostaje sobą. I kiedy ma nawet szansę zemścić się na Saulu, zabić go i w końcu uzyskać to, do czego jest powołany, bo przecież jest powołany na króla, to decyduje się nie podnieść ręki na Saula. I dalej pisze swoją historię. I na koniec, kiedy już zostaje królem, chce zbudować Bogu świątynię. I to, co jest ważne, to nie chce zbudować jej dlatego, że żeby ludzie wiedzieli, że Dawid zbudował świątynię. Tylko dlatego, że nie chce, żeby Bóg mieszkał w namiocie, kiedy on mieszka w pałacu. I kiedy nawet Bóg mówi: nie, nie zbudujesz tej świątyni, to on robi wszystko, żeby jego syn Salomon miał zapewnione wszystkie możliwe rzeczy do budowy świątyni. I kiedy Salomon zaczyna budować świątynię, ma już całe magazyny, ma wyszkolonych ludzi, ma kontakty i możliwości do tego, całe łańcuchy dostaw, materiałów do tego, żeby mogła powstać piękna, wspaniała świątynia dla Boga. Czy Dawid był kryształowy? Absolutnie nie. Popełniał błędy i naprawdę potężne błędy. Straszne grzechy, których w ogóle nie przychodzą nawet głowy na myśl. Ale jednak mimo wszystko jest nazwany przyjacielem Boga. Jak pisał swoją historię Dawid? Wybierał
pewne rzeczy, odrzucał rzeczy złe. Są oczywiście też inni królowie. I na przykład w Księdze Kronik bardzo często jest, są opisy królów na dwóch wersetach. Wiecie, historia Dawida jest, zajmuje pół księgi, kilkadziesiąt rozdziałów. A są królowie, którzy mają dwa wersety. Na przykład, wypisałem sobie przykład jednego króla, Jehojakim. Miał 20 lat, 25 lat, kiedy objął królowanie, rządził 11 i umarł. Fantastyczny opis. Jaką historię napisał Dawid, a jaką napisał Jehojakim? Jeszcze o Jehojakimie jest napisane, że czynił to, co nieprawda w oczach Pana. Więc każdy z nas pisze historię i historię każdego z nas będą ludzie opowiadać. I teraz pytanie. Czym różni się osoba, o której mówi się przez lata, przez pokolenia? Wspomina się bohaterstwo i ich działania względem ludzi, o których się zapomina. Podstawą jest to, że historię pisze się i mówi się o tych, którzy coś robią. Jest wielu bohaterów opisanych na stronicach Biblii. I naprawdę moglibyśmy spędzić lata, żeby studiować historię ludzi. Ale oni zawsze dokonywali pewnych wyborów. Oni zawsze coś robili. Nie ma szans, żebyś robił coś ważnego. Żebyś, nawet jest to źle powiedziane, żebyś robił coś, cokolwiek i pozostał niezauważony, żeby to nie miało wpływu na innych ludzi. Między innymi mówi o tym Jezus w Mateusza 5 rozdział 13-16, to chciałem, żebyśmy przeczytali. Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna, w sam raz do wyrzucenia i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecny w domu świeci najskuteczniej. I tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Jeżeli robisz coś dla Boga, jeżeli robisz coś, jest to widoczne dla ludzi. Bo nie da rady, jak tutaj Jezus mówi, żebyś osoba czy miasto położone na górze było niewidoczne. Owszem, są zaciemnienia, które Anglicy na przykład stosowali w czasie II wojny światowej i nalotów bombowców. Są zaciemnienia miasta. Ale nie ma szans, żeby światło, które jest położone wysoko, było ukryte. Zawsze mamy wpływ. Zawsze jest wpływ. I o ludziach wpływu się mówi. Jaki wpływ mamy my? Czy każda, wiecie, nie są opisane wszystkie historie chrześcijan, którzy się nawrócili na początku dziejów apostolskich. Nawróciło się 3000 ludzi. Historia jest opisana o kilkunastu, kilkudziesięciu, którzy poszli i coś zrobili więcej. Którzy szli od miasta do miasta, zwiastowali Chrystusa. Więc jeżeli oczekujemy tego, że siedząc w ławce i tak długo, aż się
odbije nasze cztery litery, odbiją się znakiem. Będzie już tak wysiedziane. Jeżeli oczekujemy, że coś zmienimy, będziemy mieli wpływ, to nie ma szans. Ale jeżeli pójdziemy, zrobimy coś, nawet, wiecie co, powiedzieć sąsiadowi, czy sąsiadce o Chrystusie. Taka podstawa sprawia, że ty może powiedziałeś jednej osobie i ta jedna osoba się nawróciła. I nic więcej nie zrobiłeś. Ale ta osoba powie kolejnej osobie i kolejnej, i kolejnej, i kolejnej. I łańcuch będzie trwał, rozszerzał się i nagle wszystko, cała zmiana historii zacznie się od ciebie. Bo zdecydowałeś się, podjąłeś decyzję coś zrobić. Dlatego to, do czego dzisiaj zachęcam, to to, żebyśmy nie siedzieli w miejscu. Żebyśmy nie pozwolili sobie na nic nie robienie. Nic nie robienie równa się zapomnienie. Był, przesiedział i tak jak ten król. Nawrócił się w wieku 20 lat. Przez 50 lat chodził do kościoła. Wysiedział swoje miejsce w ławce i umarł. Tragedia. Tragedia. I tu teraz chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli mówimy o opisie czy mówieniu o kimś, mówimy o pisaniu historii, to rodzi się taka znak zapytania, taka zapala się czerwona lampeczka, uważaj. Bo tak, trzeba uważać, z jakich pobudek służymy Bogu. Czy służymy po to, żeby o nas mówiono? Jeżeli tak, to jest bardzo źle. To jest bardzo słabo. To trzeba zweryfikować swoje życie, swoje nastawienie. I tak, musimy weryfikować swoje nastawienie do służby, swoje motywacje do służby na każdym kroku. Każdy, kto służy, musi wiedzieć, komu służy, dlaczego służy. Aby chwała Pana się objawiała. To jest najkrócej. Jeżeli służysz z innego powodu, to się zatrzymaj i wróć do miejsca początku. Czy to oznacza, że teraz ktoś coś złego zrobi i cała jego służba jest przekreślona? Nie. Bo powiem to w 100% nie. Jego serce jest do naprawy, ale Bóg może użyć jego służbę do dobrych celów. I tak na przykład, dlaczego tak mogę powiedzieć? Kto będę cytował list Pawła do Filipian, pierwszy rozdział od 15 wersetu. Przeczytam ten, nie będę cytował. Co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa zazdrości, bo chcą zyskać uznanie. Inni jednak czynią to z dobrych pobudek i głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. I co z tego? Cieszę się, że mimo wszystko w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Może do tego momentu. Bóg może nawet złe rzeczy wykorzystać do dobrych celów. Nawet służba złych ludzi może być użyta do dobrych celów i przynieść ostatecznie dobry owoc. Czy zmienia to fakt, że teraz nieważne, kim jesteśmy, służmy? Absolutnie nie. Nie chcę się zagłębiać, ale są pewne wymagania moralne, są wymagania duchowe, są wymagania tego, jak się prowadzimy, jeśli chodzi o służenie Bogu. I to jest napisane w listach Pawła, między innymi do Filipian. Kiedy mowa jest o
biskupach, czyli duszpasterzach. Nie będę w to wchodził głębiej. Ważne jest, kim jesteś, co sobą reprezentujesz, kiedy służysz Bogu. I ważne są pobudki, dlaczego to robimy. Jeżeli jest to chwała dla Boga, jest to dobre miejsce, jesteś w dobrym miejscu. Dlatego podsumowując, każdy z nas pisze swoją historię. I tak naprawdę bardzo mocno od nas zależy, czy ta historia będzie miała wpływ na innych, czy w tej historii będziemy mieli wpływ na innych, czy nie. Czy dla innych będziemy bohaterami, czy też nie. Ważne są pobudki naszego serca. Jeżeli robimy to tylko dlatego, żeby być bohaterami, to już jesteśmy w złym miejscu. Ale to, do czego nas zachęcam, żebyśmy nie siedzieli w miejscu i nie pozwolili sobie, abyśmy byli ludźmi, którzy odejdą bez historii. O to też chciałem się modlić.